Cześć widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam się raz odcinek z wysadzania TNT na speedhc.pl czy na moim serwerze. Edycja powoli dobiega końca, bo inne większe serwery po prostu wystartowały i gracze przeszli na takowe serwery. Jeśli w tym odcinku dobijecie 3000 lajków w górę, Jezu, ja nigdy tyle łapek nie wiem, no ale jeśli dobijecie 3000 lajków w górę, to nagram dla was filmik z kamerką, bądź też zrobię live'a z kamerką. Także macie na 3000 łapek w górę czas do końca tygodnia, w sensie do końca tygodnia, macie tydzień czasu na 3000 łapek w górę. Wrzucam ten film bodajże 26 kwietnia, więc macie czas po prostu, moi drodzy, do 2 maja. Oprócz tego zostawcie subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem oraz jakiś komentarz, a ja wam przypnę serduszko. No i co, trzymajcie się, zapraszam do oglądania, oglądajcie do końca, no i pozdro, yo! Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj już jestem na moim serwerze speedhc.pl na mapie. Jak wiecie, edycja już powoli dobiega końca, no bo nie ma co się oszukiwać, wystartowało kilka dużych serwerów, przez co jakby u nas gracze totalnie spadli, teraz zostało tylko 60 graczy. Ale tą edycję oceniam bardzo dobrze, będę ją naprawdę miło wspominał, bo ona była 1000 razy lepsza niż ta poprzednia edycja, która była naszą pierwszą edycją. Na tej edycji było 3000 graczy oraz chyba 15 albo 16 tysięcy zarejestrowanych użytkowników, więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo użytkowników zarejestrowanych. No i co, postanowiłem sobie, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku po prostu zrobimy coś takiego i zlagujemy serwer, spróbujemy zlagować, moi drodzy, serwer. Ja w tym momencie jestem na sektorze pierwszym, zobaczcie, to jest osób na sektorze pierwszym. Na sektorze pierwszym w sensie 5 osób. 5 osób jest na sektorze pierwszym, czyli to praktycznie tyle co nic. To jest jakaś gildia lawa, bo nie woda. Więc, moi drodzy, dobra. Opuszczony teren, wkopiemy się, moi drodzy, gdzieś tutaj na dół i pierwszej wysetujemy taką dziurę. Czekajcie, pierwszej wysetujemy jakąś dziurę i ja sobie pójdę tak, na speed 0 i zrobimy sobie, moi drodzy, taki test, speed 10 oczywiście, zrobimy sobie taki, moi drodzy, po prostu test, ile serwer jest w stanie wytrzymać wysetowanych bloków, dobra. I teraz, moi drodzy, czekajcie, speed 1, oj, no nie 11, speed 1, o. I, moi drodzy, po prostu się skopiemy na dół, wysetujemy 0, taką wielką, wielką beczkę i zobaczymy, czy serwer wali, czy będzie go trzeba restartować, czy nie. I potem tą dziurę uzupełnimy różnymi blokami, po prostu zrobimy taki test, a na końcu zrobimy crash test, który będzie polegał na tym, że po prostu wysadzimy TNT. Dobra, set 0. Aha, nie zaznaczyłem. Nie, a jestem z banuszkiem. No, jestem idiotą. Jestem, widzowie, idiotą. Czekajcie, jeszcze raz to zaznaczę na 100%. Nie zaznaczyłem tamtego miejsca. Oh my god, no to idiota. No już mam pierwszy fail, moi drodzy. Mam pierwszy fail na początku tego odcinka. Więc wylecimy po prostu do góry i zaznaczę sobie gdzieś, czekajcie, przelecę tam. Dobra, speed 10. Dobra, speed 10. Cyk. I teraz zaznaczymy sobie, moi drodzy, tak, set 0. I uwaga, czy to wylewali? Uuu, jest lag, jest, widzowie, lag. Jest lag, jest lag. Dobra, oj. Wysetowało, ale ładnie wysetowało. Czy jest lag? Jak nie ma laga, wow, zobaczcie, taka dziura się zrobiła. Ty, i to całe wypełnili, moi drodzy, z TNT. No, taką dziurę serwer wytrzymał, także spoko. No to co, no trzeba by jeszcze jakąś większą dziurę. Trzeba, widzę, by jeszcze większą dziurę zrobić, żeby zobaczyć, jak to, moi drodzy, będzie. Więc może teraz zrobimy taką, o, taką dziurę, wysetujmy to na set 0. No, jest chwilowy, jest lag, chwilowy jest. Także chwilowy muli serwer, dobra, jest dziura wysetowana. Tutaj bardzo ładnie, no i co, to chyba by trzeba zrobić całe po prostu z TNT. Jestem ciekaw, czy jest tutaj w ogóle w stanie serwer wytrzymać wybuch takiej ilości TNT. To jest, moim zdaniem, po prostu niemożliwe, no bo nie wiem, ile tu będzie TNT, to będzie mnóstwo tych bloków TNT. No dobra, patrzcie to, cyk, teraz zaznaczymy sobie może coś takiego, zrobimy to może w takich dwóch partiach, dobra, zrobię sobie po prostu może tak w dwóch partiach, F60 poziom. Dobra, i zrobię to tak, set TNT. Uwaga, ile tu będzie? No to jest naprawdę mnóstwo. 6. Zobaczcie to. Ile bloków? Ja pierdziela. 600 tysięcy bloków, widzowie, także no zobaczcie to. 600 tysięcy bloków wysetowane, moi drodzy, z TNT. Wow. Ja pierdziele, no nie, no trzeba dojść do miliona, po prostu trzeba, widzowie, dojść do miliona tutaj, no to będzie hit totalny, tu w ogóle ktoś ją gilnie, przepraszam, że komuś gilnie wysadziłem, w ogóle czekajcie, bo TNT wybucha poniżej 50 poziomu, więc ja sobie może gdzieś tutaj zejdę, po prostu czekajcie, gdzie to tak, dobrze, poniżej 60 poziomu, dobra, poniżej 60 poziomu wybucha, dobra, moi drodzy, gdzieś sobie zaznaczymy tutaj, czekajcie, 57 poziom, wskoczymy sobie tak, no dobra, wywalone w sumie to, zaznaczymy to tak po prostu, także tam mieliśmy 670 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, tak, 670 tysięcy było tego TNT, teraz tak, ile będzie teraz TNT, 670 czy ile było, teraz 400 tysięcy TNT, 670, czyli już mamy milion TNT, widzę. Mamy milion TNT, ja pierdziele. Ale zadywa to, widzę, to serwer wywali.
Widzowie, serwer, no to jest niemożliwe, że serwer wytrwał. No to jest po prostu, widzowie, niemożliwe, żeby serwer przeżył taki wybuch TNT. Ja pierdzielę. No to jest po prostu, no niemożliwe. Ja pierdzielę. Dobra, nie ryzykuję więcej. Dobra, weźmy sobie zapaliczkę, bo no nie ryzykuję po prostu więcej z TNT. Będzie trzeba go chyba restartować, ten serwer. Ja pierdzielę, no będzie niezły, widzowie, kabaret. Ja pierdzielę. No będzie niezły kabaret. Dobra, wiecie co? Ja... No dobra, takiego chyba testu chyba jeszcze nikt na serwerze nigdy nie robił, że milion bloków TNT wysadził. Ja pierdzielę, no grubo widzę, grubo. Czekajcie, sobie zresetuję nagrywanie i nagram też, żeby był taki fajny wybuch, także poczekajcie chwilę, zmienię jeszcze tekstur paka na lepszego sobie po prostu, także czekajcie, zmienię tekstur paka i widzimy się dosłownie po chwilowym cięciu. Dobra, moi drodzy, jestem po chwilowym cięciu, sobie zmienię tej tekstur paka. No dobra, no to co, chyba trzeba coś, moi drodzy, odpalić. No dobra, to lecimy, widzę, lecimy z tym. Ja pierdzielę, ale to będzie lag. Czekajcie, zaczęło, widzę, zaczęło się, dobra, 3 FPS-y, co się dzieje? Co się, widzowie, dzieje? Ja pierdzielę. Tej, ale tu będzie... Przesada, widzę. Jeszcze gracze nie piszą na czacie, że jest jakiś lag. No, jestem ciekaw, do ile te FPS-y spadły. No dobra, patrzcie, z jakim opóźnieniem to wszystko się ładuje. What the fuck? Oj, co ja zrobiłem? Co ja, widzowie, z najlepszego zrobiłem? No, nie wierzę. Tak, takie maszyny, no maszyny, które naprawdę kosztują mnóstwo pieniędzy. TPS-y, no TPS-y, 15 TPS-ów spadło. Teraz, wow, 0 FPS-y mam, 4 FPS-y mam, 3 FPS-y. Ja, słuchajcie, takie lagi są totalne. Wow. Wiecie co, ja może po prostu będę stał w miejscu, się nie ruszał, coś takiego, o, trochę się odsłonił, to nie będę tak wlatywał tam w sam środek, ale co jest, widzowie, zobaczcie to, co tutaj się stało. Wow. Tej, no, mega duży lag po prostu. Powiem wam, pewnie zapytacie, dlaczego TNT nie rozwala po bokach, bo to jest po prostu poza terenem gildii, widzowie. Jakby poza terenem gildii u nas TNT nie wybucha, żeby no właśnie gracze nie robili czegoś takiego, że zlagują serwer. Takie zabezpieczenie małe, żeby nikt nie zlagował, taki debil jak ja. Taki debil jak ja nie zlagował tego, ale no kurde. Dobra, czekajcie, 1 FPS. Dobra, teraz zaczęły wybuchać tam z boku te TNT. Co się dzieje? Ale zadyma, widzę, co tutaj się dzieje? Czajcie, to nawet escape'a nie mogę kliknąć. Dobra, teraz kliknę escape. Dobra, ja muszę tutaj stać w tym miejscu. O, teraz zaczęło tu wybuchać, teraz tu zaczęło wybuchać. Ja pierdzielę. Co jest, widzowie, zobaczcie to. Wow, ej, tu chyba nie chcę wybuchać, już nie, dobra, wybucha tam jeszcze. No jestem ciekaw, jak długo to będzie wybuchało. No dobra, no ja wam trochę to przyspieszę, żebyście tak nie patrzyli na ten wybuch, albo nie, no poczekamy, co? To, jaka schiza! Jaka schiza, widzowie, zrobiłem tego screena. Mam nadzieję, że udało mi się zrobić screena tego TNT, bo to będzie dobre na miniaturkę. To będzie, widzowie, dobre na miniatureczkę. Wow, ale to jaka schiza, ty, co się dzieje? Czekajcie, jeszcze raz list damy. No teraz te PS-y mega, oj. Wiecie co, muszę zrobić taki mały myk. Czekajcie, uda mi się wpisać komendę up 60, czy wytepa mnie do góry, czy nie? Nie, dobra, bo tu jestem nad tym. O, dobra, odlagowało mi trochę Minecrafta. Dobra, ta strona już tu wybucha w miarę, wiecie co? Nie, dobra, chciałem jeszcze... Dobra, czekajcie, zobaczcie, jak to wygląda od tej strony. Dam sobie speeda 2 może. Tylko no właśnie, tam zanim mi da tego speeda 2, to dużo czasu minie. No tu wybucha, dobra. Najważniejsze jest to, że mi komputer odlagowało w miarę i mam tutaj trochę FPS-ów. Tu co się dzieje, widzowie, i ja... Ale gracze nadal nie piszą, że są lagi. Ja, co jest grane, jest milion TNT, ponad milion TNT, bo tam było 600 tysięcy, 400 tysięcy i jeszcze tam było dużo tego, naprawdę mnóstwo, no z setowaniem, wow, zobaczcie to, co jest, widzowie, co jest grane, jak normalnie jak na jakimś X-rayu, nie wiem, czy mi się udało zrobić tego screena, mam nadzieję, że udało mi się zrobić tego screena, nie, chyba nie udało mi się zrobić screena tego, fuck, klikam F2, ale, dobra, teraz może mi się uda zrobić screena. Ty, ale schiza, o, teraz dało się zrobić screena. Wow, tu jeszcze wybucha. No milion TNT to jest mało, dobra, tu już przestało wybuchać. Tak, tu z tej strony przestało wybuchać, widzowie. Tu się już ogarnęło. Nie ogarnęło się jeszcze, to jeszcze wybucha, co jest? Ja pierdzielę, widzowie. Co jest grane, nie tak. No nieźle. No nieźle, naprawdę. Wow. Tu jeszcze leci, ja czekaj, co spróbuj jeszcze to odpalić, by to trochę szybciej było.
Nie wiem czy tu nad... Slack, mega duży lag jest teraz. No teraz dopiero zlagował serwer. Teraz dopiero waliło sektor. Będzie czas zrestartować widzowie sektor, o ile nie serwer. No, wejdź ponownie na serwer. Dobra, chyba waliło sektor, co? Chyba... Sektor, na który próbuję się jest wyłączony. O nie! No dobra widzę, no to będzie na tyle w odcinku. To będzie na tyle widzowie w odcineczku ze speedhc.pl. Także no. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Właśnie stawić tej subskrypcji, łapkę w górę oraz dzwoneczkę. Jeśli chcecie więcej takich porąbanych odcinków z lagowania serwera, no to po prostu możecie stawić tą łapkę w górę, suba wraz z dzwoneczkiem. No i tyle, trzymajcie się, na razie.